Dzień dobry, Marcin, Michał, czyli Tajemnice Pomorza. Tak, to my. To my. Bez zbędnych zwłok do merytoryki przystąp. Akurat tej historii zwłok jest dużo, dlatego że jesteśmy w Swarożynie, to jest serce Kociewia. I ten budynek za nami to pałac należący do rodziny von Paleske, rodziny, która była posiadacza... nazistami. Tak, oni się zapisali na kartach bardzo niechlubnie tutejszych, dlatego że to na gruntach właśnie rodziny von Paleske w niedalekim Szpęgawsku dokonano na początku II wojny światowej masowych mordów inteligencji z Kociewia. Tam zginęło według różnych źródeł od 5 do 7 tysięcy ludzi. I to właśnie przedstawiciele tej rodziny udostępnili swoje grunty gdzieś tam takie właśnie w lesie, gdzie te masowe mogiły powstawały. Do końca II wojny światowej von Paleske mieszkali w tym dworze. Tutaj odbywały się między innymi spotkania niemieckich oficerów, bo takie były sympatie właśnie tych przedstawicieli. Po wojnie dwór... Był też obóz jeniecki. A, był też, tak, to było ważne. Tutaj na terenie tego majątku był też obóz jeniecki. Jeńcy angielscy pracowali właśnie na tych gruntach. Natomiast potem wkroczyli Rosjanie, oczywiście zdewastowali, zniszczyli wszystko, co się dało. Po wojnie działał tutaj PGR. W budynku za nami były biura tego PGR-u. Tradycyjnie odbywały się tu różnego rodzaju spotkania gminne, jakieś potańcówki. No a dzisiaj, jak widzicie, ten dwór niszczeje, aczkolwiek widzimy po tym, że częściowo jest zabezpieczony, że być może ktoś ma jakieś plany i ten dwór zostanie odrestaurowany. Na razie zapraszamy Was do zwiedzania zarówno budynku, jak i pobliskiego PGR-u. Zapraszamy. Thank you.
Thank you.